tym materiale przedstawię Ci sposób, dzięki któremu na swoim smartfonie Galaxy będziesz mógł zmienić rozmiar, kształt oraz kolor ikon. A pomoże Ci w tym moduł Theme Park, który jest częścią aplikacji GoodLock, którą można pobrać z Galaxy Store. Natomiast sam moduł Theme Park umożliwia nam tworzenie własnych motywów, a przy tym możemy dostosować kolory dla większej ilości elementów interfejsu, niż jest to możliwe tylko z poziomu ustawień telefonu. Ale w tym materiale skupię się jedynie na funkcji edycji ikon. Więc zacznijmy od otwarcia aplikacji GoodLock. Teraz kliknij Theme Park. Jeśli robisz to pierwszy raz, to zostaniesz przekierowany do Galaxy Store, aby pobrać ten moduł. Jak już to zrobisz, to przejdź do niego i na dole zauważysz zakładkę Icon, więc kliknij w nią. Teraz kliknij Create New i w tym miejscu możesz zmienić kształt swoich ikon. Masz tutaj do wyboru 11 różnych wzorów. Mi na przykład bardziej podobają się ikony okrągłe, więc takich używam u siebie. Następnie jak klikniesz w ikon kolor, to będziesz mógł wybrać sobie dowolny kolor, który nałoży się na wszystkie ikony Twoich aplikacji. A nie tylko ikony aplikacji systemowych, jak ma to miejsce w ustawieniach telefonu, przy użyciu opcji zastosowaniu palety kolorów i zastosowaniu jej do ikon aplikacji. Dlatego jeśli chcesz zmienić kolor ikon, to najlepiej zrobić to przez moduł Theme Park, aby wybrana przez Ciebie barwa była zastosowana do każdej ikony. Ale jeśli chcesz całkowicie zmienić ich wygląd, to możesz kliknąć w Icon Pack i pobrać skórki ikon, aby całkowicie zmienić ich wygląd. Natomiast jeśli chcesz zmienić tylko kilka ikon aplikacji, to wystarczy, że klikniesz tu u góry w trzy kropki, a następnie klikniesz w Change Icons. I teraz możesz wybrać, którą ikonę aplikacji chcesz zmienić i następnie wybrać zestawów, które pobrałeś, aby otrzymać na przykład taki efekt tylko dla ulubionych aplikacji, albo możesz zaprojektować swoje ikony i wybrać je z galerii lub wybrać jakikolwiek obrazek zapisany na swoim telefonie, więc tak naprawdę można tutaj ponieść się fantazji. Co więcej, możesz zmienić również rozmiar ikon. Wystarczy, że klikniesz w tę strzałkę, a pojawi się suwak, który możesz regulować wielkość ikon. Więc jeśli uważasz, że Twoje ikony są zbyt duże, to przy pomocy tego suwaka zmniejsz je do odpowiedniej dla siebie wielkości. Jeśli Twój projekt ikon jest już skończony, to teraz kliknij w tę strzałkę na górze i nazwij swój projekt. Teraz kliknij na niego i kliknij Apply, aby go zastosować, a po chwili zauważysz, że zmiany zostały wprowadzone. I w ten sposób, dzięki modułowi Theme Park, mamy większe możliwości personalizacji ikon aplikacji, więc myślę, że większość z nas skorzysta z tej opcji, aby spojrzenie na ekran startowy było przyjemniejsze. Mam nadzieję, że już subskrybujesz mój kanał, ale jeśli nie, to śmiało kliknij przycisk subskrybuj, aby stać się częścią społeczności miłośników urządzeń od Samsunga. Nie zapomnij również zostawić łapki w górę i do zobaczenia w następnym materiale. Mój Bartosz. Cześć.